No, Elon, wszystkim, Siemanko, zapraszam Was dzisiaj na wideo. W sumie, dla mnie jest wideo dość ważne. Wydaje mi się też, że dla Was też będzie bardzo ważne wideo, a szczególnie dla osób początkujących, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę w internecie, szukają różnych rzeczy, próbują zarobić pieniądze, a przez to, co ja Wam pokażę na tym wideo. Takie osoby właśnie padają ofiarą różnych skamów i zazwyczaj tracą swoje pieniądze. I nie tracą tylko jakiejś tam małej kwoty, zazwyczaj jest to tak, że one tracą całkowicie cały portfel i całą kwotę z tego portfela. Także krótkie intro, no i zapraszam Was na wideo. Nie zapomnijcie też oczywiście, aby zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę do góry, no i dajcie też jakiś komentarz dla zasięgu, żeby jednak ktoś więcej to zobaczył niż tylko Ty. Dzięki wielkie, intro i lecimy. Wszystkim. Dzisiejsze wideo jest skierowane do nowych osób, do tych całkowicie nowych, które szukają sobie różnych. Rzeczy w internecie. Zapraszam też Was oczywiście do tego, aby zobaczyć ostatniego naszego live'a, czyli emocje w hostsie versus emocje w bezsie, z uwagi na to, że to bardzo fajnie wpisuje się akurat w to, co dzieje się dzisiaj, co dzieje się ostatnie godziny, dnie i możecie na pewno z tego wiele wyciągnąć dla siebie. Dodatkowo, oczywiście, zapraszam Was na Telegram, znajdziecie link w opisie tego filmu. Zapraszam też Was na Discorda, bo takie połączenie Właśnie i Telegrama, i Discorda bardzo fajnie się sprawdza. A to, co stało się też wczoraj z Facebookiem, to widzicie, że jedno źródło informacji nie jest wcale wystarczające. Także zapraszam, no i widzimy się już w środku. Szukacie airdropów, szukacie różnych innych rzeczy, gdzie można zyskać jakieś hajsy, jakieś darmowe tokeny. Poszukujecie w internecie różnego typu tutoriali, różnego typu filmów tego typu rzeczy. Ja wczoraj natknąłem się na pewną rzecz. No i szukałem jeszcze oczywiście czy nie kwalifikuje się na jakiś airdrop. No i szukając w internecie sobie tutaj różnych rzeczy, natrafiłem na taki fajny blog. Jest to Medium, gdzie są zobaczcie opisane w bardzo fajny sposób airdropy. Tutaj mamy ICP, TON, MATIC, LINK, DOT, TRX, DOGE. AwaX. No i tak patrząc na to, co tutaj zauważacie. Są to raczej dość e, bardzo popularne kryptowaluty, bardzo popularne tokeny. Mi się nie przypomina, żeby na Matiku był airdrop. Nie przypomina mi się, żeby był ton airdrop. Nie przypomina mi się, żeby był ICP, aczkolwiek no może to ja mam za małą wiedzę. No ale z dotem grzebałem, kopałem, i też na to tak tu natrafiłem i teraz klikając tutaj otwiera nam się ładnie medium, mamy polka dot, mamy tutaj bardzo wszystko ładnie rozpisane, brzmi to wszystko sensownie. No i wchodzę sobie tutaj na stronę by odebrać airdropa. Tutaj mamy taką stronę, żeby sklejmować airdropa. No i otwiera mi się Daps Radar. I co tutaj może być nie tak z tym DAPS radarem? Bo ja wam już mówię, że jest to po prostu phishing, jest to scam. Wygląda to bardzo podobnie jak normalny DAPS radar, ale w nazwie ja wam tutaj dopiszę: ma dapsradar.fi. Łamane przez hub i jest airdrop. Strona działa normalnie jak każda inna, tylko od razu każe podłączyć portfel. Widzicie, nie da się tutaj nic zrobić, od razu każe nam podłączyć nasz portfel. Jeśli podłączycie portfel, podpiszecie transakcję, no to co? Wasze środki lecą. Tutaj trzeba tak naprawdę uważać. Teraz wam pokażę, jak wygląda. Oryginalna strona DAPS Radar. W ogóle w Google wpiszemy DAPS Radar, i to nie jest strona DAPS Radar, tylko jest strona DAPRADAR.com. Jak wejdziemy na tą stronę, też pojawia nam się tutaj, zobaczcie, kapcza, pojawia nam się wszystko, i ta strona wygląda w taki sposób. Dopiero jak później przejdziemy tutaj w Dapsy, czekajcie, no to pojawia nam się inna strona. Tu zaraz Wam to pokażę, bo ja to miałem AirDrops. Gdzie jest ta zakładka AirDrop? AirDrops. Tutaj. Jeżeli wejdziemy w zakładkę DAP Radar Hub AirDrop, wygląda to bardzo podobnie. Ale nie zmusza nas, by podpinać tutaj portfel, żeby to w ogóle przeglądać. Ja sobie mogę tutaj podziałać. Nie muszę tutaj podłączać żadnego portfela. Mogę zrobić to później. No i teraz apel mój dla was. Już wam kiedyś wspominałem o aplikacjach, które chronią nas przed takimi rzeczami, i tu apel do nowych osób, które właśnie poszukują różnych rzeczy w internecie, żeby nie natrafiały na tego typu shit. Ja już oczywiście to zgłosiłem, bo tutaj nawet nie wchodźcie, nie, nie dotykajcie tego, ja już to zgłosiłem jako oszustwo. E, trzeba zbanować i usunąć tego gościa z internetu. Mam tutaj, jeżeli chodzi o Chrome, mam zainstalowaną wtyczkę. Ona się nazywa Wallet Guard. I tak jak wam wspominałem, zarówno Wallet Guard, jak i Pocket Universe chroni nas przed tego typu rzeczami. I teraz zobaczcie, tu się strona normalnie włącza, tak? Przejdźmy jeszcze raz tutaj do tego Dota, gdzie to tu było. Tu mamy Dota i kliknijmy tutaj w ten link. Klikam w ten link. Strona się zaczyna wgrywać. DAPS Radar FR. No i teraz wydarzy się właśnie coś takiego. Mamy bardzo wyraźną informację, że coś z tą stroną jest nie tak. Więc tutaj w tym momencie powinniśmy w ogóle odpuścić poruszanie się po tej stronie, klikanie w ten link, nie próbować na siłę tego robić. Zobaczmy jeszcze jak się zachowa aplikacja Pocket Universe. Jeżeli chodzi o Pocket Universe, no to tutaj przechodzimy na stronę i ta strona normalnie nam się tutaj wyświetliła na chwilę i co? I pojawia się dokładnie taka sama informacja. Że jest to strona DAPS Radar FR i że jest niebezpieczna. Tu oczywiście macie też Security Partner, gdzie taki skam był zareportowany. Tutaj jest oczywiście, czy ty chcesz tam przejść, ale ja odpuszczam. Więc sami widzicie, jak w praktyce działają tego typu aplikacje. Także bądźcie bezpieczni, uważajcie, co robicie, zanim gdziekolwiek podepniecie portfel. Pod podpiszecie cokolwiek, zastanówcie się dwa razy, przemyślcie. Często robimy te rzeczy w nocy, tak jak ja, szukamy pewnych rzeczy. Sam bym się tutaj nadział, gdyby nie Wallet Guard. więc tutaj tak naprawdę pomylić może się każdy najlepszy, bo mimo tego, że na mnie pewne tutaj czynniki wpływają w ten sposób, że zauważam, że jest coś dziwnego, bo pamiętam na przykład tą stronę, bo kiedyś tam byłem, no to tu nie podobało mi się, że jest wymuszane na mnie podłączanie portfela, że nie mogę chodzić po tej stronie. Od tak. No i znalazłem właśnie scam. Dzięki za uwagę. Dajcie łapeczkę do góry, zostawcie komentarz dla zasięgu, żeby to szło jak najdalej żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, jak unikać tego typu scamów. Dzięki Wam. Trzymajcie się. Cześć.